Twój strach nie jest żadnym usprawiedliwieniem do tego, żeby się nie zmieniać. Żeby nie decydować się, przemieniać swój umysł, zmieniać swojej sytuacji życiowej, rozwijać się. Twój strach jest po prostu wymówką, w którym jest ci dobrze. Iść ci wygodnie, nie musisz przejść do przodu, nie musisz robić kroków. Możesz po prostu tak sobie siedzieć i gnić stagnacji, ale to jest iluzoryczne, bo prędzej czy później to ci zniszczy. Jak nie przyjdziesz do przodu, to zginiesz, bo tylko rozwój i pokonywanie strachu da ci stabilizację i bezpieczeństwo długoterminowo. Bóg jest długoterminowcem, to nie jest sprinciarz, to nie jest człowiek, to nie jest osoba, która skupia się na 100 metrach. To jest osoba, która skupia się na wieczności. Nie skupia się na 100 metrach. Skup się na długoterminowym rozwoju. I wyjść ze strachu. Amen. Strach to jest naprawdę wymówka. Ludzie mówią, boję się. Ja mówię, bo się chcesz bać, bo to jest wygodne dla ciebie. Nie bój się. Powiedz, że nie będę się bał. Pokonam strach. Strach jest do pokonania. Jednym kopnięciem modlitewnym można wyjść.